digitalizacja procesów w HR-ze w mojej ocenie jest dopiero na samym początku tak naprawdę. Patrząc na wiele organizacji, działy kadr i płac są ciągle największym producentem dokumentów papierowych w firmie. Niestety, na pewno dwie rzeczy na plus wpłynęły, czyli pandemia, która wprowadziła pracę zdalną i teraz już w tym roku zmiany prawne, czyli wprowadzenie na stałe przepisów o pracy zdalnej do kodeksu pracy. Bo to spowodowało, że potrzebujemy dokument elektroniczny. Bardziej niż wcześniej, bo jak wcześniej wszyscy byli w firmie, to nie było problemem przyniesienie wniosku o urlop ojcowski do kadr, zostawienie go razem z aktem urodzenia dziecka, tak jakby w pokoju. A dzisiaj pracownik jest na pracy zdalnej, często zmienia miejsce zamieszkania, wyprowadza się dalej od firmy, no i zaczynają się realne problemy. Czy mogę wysłać to elektronicznie? No i tutaj ustawodawca w tym roku przy nowelizacji wdrażającej dyrektywę Work-Life Balance wprowadził wiele zmian w kodeksie, które pozwalają składać kolejne rzeczy elektronicznie. Tak? Czyli po pierwsze praca zdalna, po drugie zmiany ustawowe, które wprowadzają wiele dokumentów elektronicznych, dają zielone światło do kolejnych ruchów. Drugi trend, który się pojawia, to umowy elektroniczne i coraz częściej wykorzystywany podpis kwalifikowany, ale to też pandemia pomogła. W trakcie pandemii zobaczyłem pierwsze świadectwa pracy podpisywane podpisem kwalifikowanym. W trakcie pandemii zaczęły się wypowiedzenia umów z podpisem kwalifikowanym, które wręczaliśmy na Teamsach, Zoomie czy na jakimś innym komunikatorze, bo też się na żywo nie widzieliśmy, a procesy zwolnień przecież pracowników też się odbywały, tak jakby w tym zakresie, mimo że nie było kontaktu face to face. Nie ma jednego narzędzia, które by pozwalało na wszystko. Czyli musimy mieć platformę podpisową, musimy mieć eteczkę, musimy mieć dostęp do podpisów, najlepiej też dla pracowników, czyli jakieś rozwiązania krótkoterminowe, podpisy w chmurze, które coraz więcej dostawców też proponuje. Jak wejdzie e-doręczenie, to ja jako pracownik będę miał prawo wysłać wypowiedzenie na skrzynkę pracodawcy, który jest spółką, a spółki będą musiały mieć tą skrzynkę doręczeń. Na pewno ułatwia to też zmiana pokoleniowa, tak? Młode pokolenia pracowników są od dziecka już dzisiaj wychowane z komórką w ręku, z tabletem, laptopem i tak dalej, więc dla nich aplikacja, złożenie czegoś elektronicznie, potwierdzenie tożsamości z użyciem EMA obywatela, a nie klasycznego dowodu, to codzienność, tak? Jakby to nic nadzwyczajnego. A stąd też takie wydarzenia jak to, gdzie my staramy się pokazać, że prawo się zmienia, ale też pokazać, że dostawcy tych usług idą też do przodu i mamy coraz lepsze rozwiązania. Więc ja mogę za kilkanaście złotych wykupić komuś podpis jednorazowy i w ogóle nie mieć kuriera, skrócić drogę. No przy okazji oczywiście oszczędzamy środowisko, tak? Jakby, no bo polityka paperless w wielu firmach jest bardzo powszechna, a niestety w kadrach ciągle papier. To nasze wydarzenie dzisiejsze otwiera takie budowanie społeczności wokół tego. Ja mam taką ambicję, że będziemy powtarzać raz w roku takie wydarzenia. W międzyczasie będziemy robić webinary promujące też wykorzystanie nowych technologii w HR-ze, żeby oswoić trochę HR z tymi nowinkami technologicznymi.